Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 167 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 106, wersety od 19 do 33. U stóp Chorebu zrobili cielca i oddawali pokłon ulanemu posągowi. Zamienili swą chwałę na wizerunek cielca żywiącego się sianem. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, dziwów w krainie Chama, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec. On wstawił się do niego, aby gniew jego odwrócić, by ich nie wyniszczył. I wzgardzili wspaniałą ziemią. Nie uwierzyli jego słowu, ale szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu pańskiego. I przysiągł im z ręką podniesioną, że powali ich na pustyni, że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, że ich rozsypie po krajach. Potem przystali do Baal Peora, spożywali z żertw dla bogów umarłych, drażnili go swymi postępkami i spadła na nich plaga. Lecz powstał Pinchas, odbył sąd i zaraza ustąpiła. Uznano mu to za czyn sprawiedliwy z pokolenia na pokolenie, na zawsze. Rozdrażnili go znowu przy wodach Meriba. Przez nich nieszczęście spotkało Mojżesza, bo rozgoryczyli jego ducha i nierozważnie powiedział swymi wargami. Druga Księga Kronik w rozdziałach od 28 do 30 opisuje rządy Achaza oraz reformy Hezechiasza. Achaz w chwili objęcia rządów miał 20 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach pańskich, tak jak czynił jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogami królów Izraela. Nawet sporządził Baalom posągi ulane z metalu. On to składał ofiary kadzielne w dolinie synów Hinnoma i przeprowadził swego syna przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał też ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Dlatego wydał go Pan, Bóg jego, w ręce króla Aramu. Pobito go i uprowadzono od niego wielką liczbę jeńców, których zaprowadzono do Damaszku. On zaś sam został wydany w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach, syn Remaliasza, wymordował wówczas jednego dnia w Judzie 120 000 ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuścili oni Pana, Boga swych ojców. Dzielny wojownik efraimski Zikri zabił wówczas syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Azrikama i namiestnika królewskiego Elkanę. Izraelici wzięli do niewoli u swoich braci z Judy 200 000 żon, synów i córek. Pobrali też od nich wielki łup i uprowadzili to wszystko do Samarii. Był tam jednak prorok pański imieniem Odet, który wyszedł naprzeciw wojsk powracających do Samarii i rzekł im: Oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie wydał ich w wasze ręce i zabiliście ich z okrucieństwem, które dosięgło nieba. Teraz zamierzacie wziąć w jarzmo synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i niewolnice. Tylko czy wy sami nie macie win wobec Pana, Boga waszego? Posłuchajcie mnie teraz. Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo inaczej spadnie na was zapalczywość gniewu pańskiego. Powstali wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników synów Efraima: Azariasz syn Johanana, Berekiasz syn Mesilemota, Ezechiasz syn Szaluma i Amasa syn Hadlaja. Stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem, i rzekli im: Nie wprowadzajcie tutaj jeńców, będziemy bowiem winni wobec Pana. Czy zamierzacie powiększyć nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest wielka, a zapalczywość gniewu pańskiego spadnie na Izraela. Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. Mężowie imiennie wybrani do tego zadania zajęli się pokrzepieniem jeńców. Nagich przyodziano z łupu, ubrano ich i obuto. Dano im jeść i pić, namaszczono. Następnie posadzono osłabionych na osły i poprowadzono ich do Jericha, miasta Palm, do ich braci. Sami zaś wrócili do Samarii. W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą o pomoc. Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judę wzięli jeńców. Filistyni także uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywając Bet-Szemesz, Ajalon, Gederot, Soko wraz z miejscowościami przynależnymi, Timne z miejscowościami przynależnymi, Gimzo z miejscowościami przynależnymi. Tam też osiedli. Stało się tak, ponieważ Pan upokarzał Judę ze względu na króla Izraela, Achaza, który popierał zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierzał się Panu. Przybył potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomógł. Chociaż Achaz obrabował świątynię pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło. W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się Panu. Składał bowiem ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówił: bogowie królów Aramu okazali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi. Lecz przyczyniły się one do upadku i jego, i całego Izraela. Zabrał też Achaz sprzęty świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni pańskiej, a wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. W każdym też judzkim mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla cudzych bogów, przez co rozgniewał Pana, Boga swych przodków. Pozostałe zaś jego dzieje i przedsięwzięcia, od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze Królów Judy i Izraela. Spoczął potem Achaz ze swymi przodkami i pochowano go w mieście, w Jerozolimie, ale nie w grobach królów judzkich. Jego syn Ezechiasz został w jego miejsce królem. Ezechiasz objął rządy mając 25 lat, a panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka, córka Zachariasza, miała na imię Abbija. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak jak jego przodek Dawid. On to w pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył bramy domu pańskiego i naprawił je. Wprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu wschodnim. Potem im rzekł: posłuchajcie mnie, lewici. Teraz oczyśćcie siebie i oczyśćcie dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świętego. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Opuścili Go i odwrócili oblicze od przybytku pańskiego, a tyłem do niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i pogasili lampy. Nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izraela. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę i uczynił on ich postrachem, przedmiotem zdumienia i drwin, jak to sami widzieliście na własne oczy. Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synowie nasi, nasze córki i nasze żony są w niewoli. Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swego gniewu. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali przed Jego obliczem, abyście Mu służyli. Macie być Jego sługami i składać Mu ofiary kadzielne. Powstali wtedy lewici: Machat syn Amasaja i Joel syn Azariasza z synów Kechata, a z synów Merariego: Kisz syn Abdiego i Azariasz syn Jalleleela. Z Gerszonitów zaś Joach syn Zimmy i Eden syn Joacha, a z synów Elisafana: Shimri i Jejel. Z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz. Z synów zaś Chemana: Jechiel i Shimei. Z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzjel. Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla, według przepisów Pana, wkroczyli, by oczyścić dom pański. Weszli także kapłani do wnętrza domu pańskiego, aby je oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni pańskiej, wszystko wyrzucali na dziedziniec domu pańskiego. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku Cedron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, a w dniu 8 tego miesiąca weszli do przedsionka pańskiego. Dokonywali oczyszczenia domu pańskiego przez 8 dni. W 16 zaś dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Udali się następnie do samego króla Ezechiasza i oznajmili: oczyściliśmy cały dom pański, ołtarz całopalenia i wszystkie jego sprzęty, stół na chleby pokładne i wszystkie jego przybory. Wszystkie też sprzęty, które zbezcześcił król Achaz w czasie swego panowania, gdy się sprzeniewierzył, na nowo ustawiliśmy i poświęcili. Oto one są przed ołtarzem pańskim. Nazajutrz rankiem wstał król Ezechiasz, zebrał naczelników miasta i poszedł do domu pańskiego. Przyprowadzono wówczas 7 młodych cielców, 7 baranów, 7 jagniąt i 7 kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. Następnie polecił kapłanom, synom Aarona, by złożyli całopalenia na ołtarzu pańskim. Zabito te cielce, a kapłani wzięli z nich krew i pokropili ołtarz. Następnie, zabiwszy barany, pokropili krwią ołtarz. Zabili jagnięta i skropili krwią ołtarz. Przyprowadzili potem kozły przeznaczone na ofiarę za grzech przed króla i zgromadzenie, aby położyli na nie ręce. Potem kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarz jako ofiarę przebłagalną na zadośćuczynienie za całego Izraela, albowiem król nakazał całopalenie i przebłagalną ofiarę za całego Izraela. Postawił też lewitów w domu pańskim z cymbałami, harfami i cytrami według polecenia Dawida i Gada, widzącego królewskiego, oraz proroka Natana. Rozkaz bowiem pochodził od Pana za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, a kapłani z trąbami. Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń ku czci Pana przy wtórze trąb i instrumentów króla izraelskiego Dawida. Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały. Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej. Gdy zakończono całopalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i oddali pokłon. Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i widzącego Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon. W końcu przemówił Ezechiasz: teraz podjęliście czynności kapłańskie dla Pana. Przystąpcie i przynoście ofiary krwawe i dziękczynne do świątyni pańskiej. Wnosiło więc zgromadzenie ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy, kto pragnął, składał również ofiary całopalenia. Liczba zaś całopaleń, które przynieśli do świątyni, była następująca: cielców 70, baranów 100, jagniąt 200. Wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. Jako święte dary złożono cielców 600, a owiec 3000. Za mało jednakże było kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Wsparli ich więc bracia ich, lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi w oczyszczaniu się niż kapłani. Obfite także całopalenie złożono oprócz tłuszczu ofiar biesiadnych i oprócz ofiar płynnych. Tak to wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. Uradował się wówczas Ezechiasz i cały lud, że Bóg takim duchem natchnął lud. Sprawa bowiem została szybko przeprowadzona. Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manasesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić paschę ku czci Pana, Boga Izraela. Król i jego naczelnicy i całe zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodzić paschę w 2. miesiącu, ponieważ nie mogli obchodzić jej we właściwym czasie, gdy kapłani jeszcze się nie oczyścili w dostatecznej liczbie, a lud nie zebrał się w Jerozolimie. Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. Postanowili więc ogłosić to w całym Izraelu, od Berszeby aż do Dan, żeby przybyli obchodzić w Jerozolimie Paschę Pana, Boga Izraela. Od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak było przepisane. Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej ziemi Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem, ogłaszając: Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli, umykając z rąk królów asyryjskich. Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu, Bogu ich ojców, za co wydał On ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. A teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu, Panu, a odwróci od was zapalczywość swego gniewu. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan, Bóg wasz, i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego. Gońcy szli od miasta do miasta w kraju Efraima i Manasesa aż do Zabulona, lecz wyśmiewano się i drwiono z nich. Jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manasesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Natomiast wśród pokolenia Judy ręka Boża podziałała, skłaniając ich serce, tak że wypełnili jednomyślnie rozkaz króla i naczelników zgodnie ze słowem pańskim. I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. Powstali wtedy i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie. Wyrzucili wszystkie ołtarze kadzenia i wrzucili do potoku Cedron. Ofiarowali potem Paschę 14 dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni pańskiej. Stali też na swoich miejscach według swego urzędu i według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk lewitów. Ponieważ wielu ze zgromadzenia jeszcze się nie oczyściło, dlatego lewici sami składali w ofierze baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, aby móc je poświęcić Panu. Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manasesa, Issachara i Zabulona, nie oczyściła się. Jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie odznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. Izraelici, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili święto Przaśników przez 7 dni wśród wielkiej radości. A kapłani i lewici codziennie wysławiali Pana śpiewem przy wtórze głośnych instrumentów. Wtedy Ezechiasz przemówił do serca wszystkich lewitów, którzy wykazywali dobre zrozumienie spraw pańskich. W ten sposób w 7 dni ukończono uroczystość, składając ofiary biesiadne i wysławiając Pana, Boga swych ojców. Następnie całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze 7 dni. I tak spędzono jeszcze 7 dni wśród radości. Król bowiem judzki, Ezechiasz, ofiarował zgromadzeniu 1000 cielców i 7000 owiec, a naczelnicy ofiarowali zgromadzeniu 1000 młodych cielców i 10 tysięcy owiec. Kapłani zaś oczyścili się w ogromnej liczbie. Całe zgromadzenie Judy, kapłani i lewici oraz całe zgromadzenie przybyłych z Izraela, dalej przybysze z kraju oraz ci, którzy przebywali w Judzie, pełni byli radości. W Jerozolimie zapanowała radość tak wielka, jakiej nie było w Jerozolimie od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do jego świętego mieszkania, do nieba. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 1, święty Paweł dziękuje Bogu za pociechę i wsparcie, które otrzymuje w trudnościach, podkreślając, że te doświadczenia służą umocnieniu innych w ich cierpieniach. Apostoł wyjaśnia, że jego zmienione plany podróży były podyktowane troską o dobro wspólnoty, a nie niestałością, i zapewnia o swojej szczerości oraz wierności w nauczaniu Ewangelii, wspominając o Bożej wierności i pieczęci Ducha Świętego jako gwarancji naszego zbawienia. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. A gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy. Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o ucisku doznanym przez nas w Azji. Jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam ujść z życiem. Lecz właśnie w samych sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to ocalił nas tylekroć od śmierci i nadal będzie ocalał. Tak, mamy nadzieję, że nadal będzie nas ratował przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony. Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na tym świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, co czytaliście i co zrozumieliście. Mam nadzieję, że i do końca będziecie nas rozumieć tak, jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani. Mianowicie, że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją. W tym przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć, byście dostąpili powtórnej łaski. Następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie wszystko to zamierzając? Albo układając to, czy postanawiałem według ciała w ten sposób, iżby tak, tak było u mnie równocześnie nie, nie? Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w nim są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko dlatego, aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. Nie, żeby okazać nasze władztwo nad wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej. Wiarą bowiem stoicie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.